Witajcie moi cudowni najukochańsi przyjaciele, czyli moi ukochani. Widzowie Witam was bardzo serdecznie dzisiaj w ostatnim tygodniu Halloween, który jak wiecie dwa ostatnie tygodnie troszeczkę zjechałam. No, ale chcemy zobaczyć, jak historia galopującego się skończy, co jest dość um, no że tak powiem. Interesującym określeniem, że się skończy, bo ja nie liczyłam, że się skończy, tylko że wiecie, to będzie dalej szło, że to będzie historia połączona na, na różne wątki, z tego co tu możemy przeczytać, to się niby kończy, i tak też było napisane na stronie, i też uciekło kilka niespokojnych duchów i pomóżę sprowadzić do twierdzy galopującego. Ja słuchajcie, jestem ogólnie na Jorviku Morland, tak, jestem Morland, więc nie wiem, czy dobrze teraz spojrzę, jeżeli tam pojadę, ale słuchajcie, koa! Nie, what I'm doing, what I'm doing, what I'm doing. E, chyba muszę pojechać w tę stronę, Trochę ciemno jest, to nie widzę. Witam Was bardzo serdecznie, przede wszystkim w tę środę. Dzisiaj to szczęście mam wolne. Mam nadzieję, że ten film wyjdzie bez żadnych problemów i, i wszyscy będą zadowoleni. Tak, konie, czyli brzuska, mamy brzuskę, która wygląda jak jakaś parodia wiśni i w ogóle, ja się Wam powiem szczerze, nie wypowiem, te konie są paskudne. I choć szanuję cały ten wkład w zrobienia kory drzewnej idealnie, no to, 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 to po prostu to nie ma ładu i składu dla mnie, te konie są po prostu brzydkie i mi się nie podobają. Rozumiem, że oczywiście mogą mieć fanów i przeciwników. To nie jest totalnie mój styl i oczywiście pasujące zwierzaki, które nie są niczym nowym, to są po prostu y, pająki, które już były tylko przekolorowane. Nie, to nie. dziwi. nas pewnie najbardziej, słuchajcie, teraz interesuje yy, to, co się dzieje w Twierdzy Galopującego. Jeśli nie mogę doczekać, aż się tam... Aha. Z jakiegoś powodu nie mogę tam pojechać. Co się stało? Halo, Galopujący. Mógłbyś mnie wpuścić do swojej twierdzy, bo ta, która chce do niej wjechać, a nie mogę? O, dobra. Nie wiem, co się stało tam, słuchajcie. Yy, no to tak. Mamy info, że koniec historii Galopującego. Zaraz się dowiemy, o co chodzi poszukiwania duchów, o których przeczytaliśmy wcześniej. O kruchy duszy, które znikną już w przyszłym tygodniu. Nowa grafika. Zmiana magicznych koni, które Wam już pokazałam I nowa rzecz w sklepie z bonusami A słuchajcie, co mnie najbardziej interesuje dzisiaj O dziwo to to, że w następnym tygodniu wracają konie Jorwiku A do tego w końcu nadejdzie czas na powrót Hermana do domu Nie wiem jak to przeinterpretować, ale mega się cieszę Bo ostatnio wspominałam o Hermanie gadając chyba z Luną Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie Czy z kimś tam W ogóle pozdrawiam Was wszystkich Wiecie, w kontekście takim, że taki Herman sobie uciekł przed gettach I nie wiadomo co się z nim dzieje no nie? I tu w ogóle jest tyle nieścisłości, że ktoś tu musi uciekać, ale sobie lata byle gdzie. Tutaj, że ktoś znika, tu, że nie może, wiecie o co chodzi, więc mnie ciekawi, jak rozwiążą sprawę z Hermanem. Wiesz, co to za zielony ogień, który tędy przemknął? Rety, Rety, nie zazdroszczę temu, na kogo poluje. Nigdy nie widziałam, by ga galopujący był tak zdenerwowany, prawie, że stanął w ogniu, w sensie, że bardziej niż zazwyczaj. Jeśli się pośpieszysz i przejdziesz przez portal, może zobaczysz go w akcji. Here we go. A to co ta jazda do mnie idę? To w ogóle ona nie wytłumaczy mi nic, co do tego amuletu, który żeśmy znaleźli. Ja się niczego nie dowiem. Interesting. Czy on mi teraz o Wow. It's not funny. O. Czy ja nagle jestem w ogóle w innym miejscu niż byłam. Tak, przeteleportowało mnie w ogóle w inne miejsce. Galupujący Tomson na kogoś poluje, ale na kogo Podążajmy za przypalonymi śladami kopyt, które zostawia Morigan. Oczywiście mamy taką winietkę, słuchajcie, efekt, efekt strachu troszeczkę wleciał, aaa, już zniknął! Ja no liczy, liczyłam, że będzie w ogóle zauważył ostatnie. Strasznie dremordy na tych odcinkach, więc wybaczcie, spróbuję się uspokoić. Po prostu. Te słuchawki nauszne sprawiają, że ja się nie słyszę ja ciągle mam wrażenie, że gadam za cicho, a później robię sobie odsłuch, nie! I wtedy mam takie, Boże, Martyna, jak ty ja petrzesz, bo ja nie, nie siedzę na żadnym odsłuchu bezpośrednio yy, nie słucham, że tak powiem, swojego głosu. E, więc ja nie wiem, jak e, ja po prostu czekam i patrzę, jak to wyjdzie finalnie. Także wybaczcie mi, jeżeli naprawdę dreja. wiem mnie z jakim, no z jednej strony mogę się spodziewać, z kim on może latać, z drugiej strony mam, o mój Boże, e... gdzie on jedzie? Oh, fuck Cicho, Manuela, tutaj. A co ty tu robisz, w ogóle, babo? O ta hell. Uf, mało brakowało. Czuliśmy gorąc, bijący od Moriga, gdy przejeżdżali obok. Wiem, że to niespodziewany widok. Chowamy się w krzakach przed galopującym Thompsonem. Jest i ja i pewien eteryczny byt. Należą ci wyjaśnienia. E Pamiętasz amulet, który udało nam się znaleźć? Byłam pewna, że widziałam już coś podobnego. Było jasne, że jest stary. Mam przynajmniej tysiąc lat, tak jak ten gość. Byłoby z tego świetne opowiadanie detektywistyczne. Znalazłam go za pomocą amuletu. Zauważyłam, że kamień ma druidyczne pochodzenie. W połączeniu z ziołami wplecionymi w ta była pros... Inda, nie czas na twoją paplaninę. Galopujący na pewno niedługo wróci. Nie zapominaj, jak to cię uratował. Broderick. Broderick, ale masz rację, powinniśmy stąd ruszać. Broderick ma niedaleko kryjówkę, twierdzi, że golpujący nas tam nie dorwie. Ech, nie było mowy o dwóch osobach. No sorry, no bro. To ja że ciebie. W lewo, skręć w lewo. O, okej. Okay. Nie za bardzo widzę, gdzie mam jechać, tak szczerze. I jechanie z duchem jest bardzo abstrakcyjne. Tak tędy. Aha, czyli ona mi się niby pojawia, ale się nie pojawia. Czuję się okropnie, bo on mi dosłownie zwisa z pleców, jakby... Czy wy to widzicie? Mam ducha na plecach. A ja co wy ze starym dalej jedziecie, to wy się nie znacie w ogóle na robocie. Linda za mną jedzie. Skręć w prawo. A gdzie? W lewo, skręć w lewo. Jezu, gdzie my niby jedziemy? Jezu, weźmy nie strasz typie. Czy my jedziemy do kryjówki? W lewo, skręć w lewo. Gdzie my jedziemy w ogóle? Myśmy tu już kiedyś byli. A nie, to jest przecież krajówka mistrza szpiegowania. Dlaczego my tu jedziemy? Akurat teraz. Chyba ma nam coś do wyjaśnienia. Oho, gościu, no wygląda jakby normalnie go kopnął prąd. No dobra. Tutaj, czy ta krajówka nie należy do kogoś innego? Ach, jesteśmy jak współlokatorze, którzy okazują sobie pewną dozę wrogości. Okej, okay. Broderick, nie znam cię. Jak dotarliśmy. Będziemy tu bezpieczni, przynajmniej przez jakiś czas, ale żeby upewnić się, że nic mi nie grozi, porozmawiajmy. Jak już mówiłam, zanim mi tak niegrzecznie przerwano, odnalazłam Broderika za pomocą zebranych wskazówek i wiedzy o pochodzeniu materiałów, z których zrobiony był amulet. Broderik to starożytny druid, który żył w tym samym czasie co Gynar i wielki Jon Jarl. Niby przypadkiem nie pamięta jednak, by który z nich postawił stopę na Jarwiku. Nie jest jak inni druidzi, których znam. Co? Manuela, podejdź, coś mi tu nie gra. Czuję, że on coś ukrywa, coś bardzo ważnego. Myślę, że to jest. Że to on jest brakującym elementem naszej układanki. Dlaczego śledził Magnusa? Dlaczego szuka go galopujący? Dlaczego twierdzi, że nie wie nic o Gunnarze i Jarlu? Jest tyle pytań, na które nie chcę odpowiedzieć, ale my potrzebujemy tych odpowiedzi. Zajmę go jakoś. Ty rozejrzyj się po kryjówce za czymś nietypowym. Na pewno coś znajdziesz. No to w sumie nie jest jego kryjówka, więc dziwne by było, żebym to ja miała czegokolwiek... Ym... Tu się pewnie... Tak trochę ciężko widzę, że tutaj nie ma w ogóle nic, co mogłabym złapać. Może tutaj, nie wiem, coś z tyłu? O! Oho! Ten zielony fragment wspomnie. Nie pierwszy raz to widzę. Wezmę go zanim Broderick zauważy. I'm scared as fuck right now. Co się stało? What the hell? On spadł z konia, tak? I... Spadł z konia i o wszystkim zapomniał może. Jezus, a jeżeli tak było faktycznie? A to coś jeszcze jest do znalezienia? To znowu to samo, tak które średnio co? Tak, jak mam być szczera, tutaj widać. Yy... Okurka wodna. Okurka denaturka. O, tam jest chyba. No, faktycznie. Tylko jak mam tam sięgnąć? O, ktoś, ktoś... Nie. To jest chyba galopujący Morrigan, bo im z oczu płynie. Czekaj, Co tu się wydarzyło w ogóle? Kim była ta osoba, która się przewróciła? To był Gynar? To, to nie to, co myślicie? O Rety, Orety, skąd się tu to wzięło? Co? Dobra robota. Dobra, dobra, ty smarkaczu. Powiem, co chcesz wiedzieć, ale musisz mi pomóc. Informacje nie są za darmo. To brzmi, creepy. Dlaczego galopujący na ciebie poluje? Och, długo już mnie szuka, ale dopiero niedawno zdał sobie sprawę z tego, że jestem jego celem. Mój błąd, zrobiłem się nieostrożny. Oczywiście chcę zemsty. Widzicie, galopujący jest przeklęty, nie może umrzeć, ale nie może też żyć. Znajduje się w stronie ciągłej udręki. Hehehe, los odpowiedni do jego niegodziwych czynów. Ktoś musiał ukarać tego, kto zniszczył kamienie runiczne. Ja to zrobiłem. Ja rzuciłem na niego klątwę w imię Aiden. Podzieliłem jego duszę na trzy części. Jedną część zatrzymał w sobie, pozostałe dwie. A kogo to obchodzi? Jednak to, że galopujący został przewoźnikiem dusz, tego się nie spodziewałem. Co jest? Co tam się dzieje z tyłu? Ten robak, Magnus, widziałem to na własne oczy. Magnus wykuł broń, której Gynar użył do zabezpieczenia naszych najcenniejszych kamieni runicznych. Tak, Magnus, też jest winny. Jezu, zaczynam się bać. Nie chcę przeszkadzać, ale czy ktoś jeszcze czuje ten chłód? O nie, galopujący musi być na zewnątrz. Co zrobimy? Muszę działać szybko. Jeśli zamknę drzwi, galopujące, może nas ominąć. Ale Brodylik dopuścił się okropnych czynów. Czy na pewno chcę go ratować? Mogę narobić hałasu, by galopujący na pewno nas znalazł. Czy ja autentycznie mam wybór w tym momencie? Plus kolejna rzecz, nie zdążyłam dostać odpowiedzi na tamte pytania I jeżeli wy moglibyście mi dać ją, to bym była wdzięczna. Zasługuję na drugą szansę. Nie mogę podjąć takiej decyzji. Zobaczę, co się stanie. Galopem zasługuje na zemstę. Wydaj Broderika. Boże, jaki to jest ciężki wybór! Nie mogę podjąć, może. Zobaczmy, co się stanie. Ja nie wiem kompletnie, jak zareagować. Oh my gosh. Nie spodziewałam się, że jakiś druid, ja myślałam, że to wszystko wala. O. Czyli wżarł go. I zniknął. Co się stało? Nie wiem, co o tym myśli. Ciekawe, czy ciekawe dokąd zabrał go Galopujący. Biedny Galopujący Thompson stanie ciągły utręki. ręki, pozbawiony wspomnień większości duszy. Nie wyobrażam sobie gorszego losu. Wiem, że dokonał potwornych czynów, ale i tak żal mi go. Szkoda, że nie wiemy więcej, gdzie są pozostałe fragmenty jego duszy. Jak stał się przewoźnikiem dusz i władcą twierdzy. I co z Broderikiem? Co zrobi z nim Galopujący? To nie koniec historii Galopującego, ale w tej chwili nie zrobimy nic więcej dla Galopującego ani dla Broderika. To pomiędzy światami się zamyka. Udaj się do Kaspera i zobacz, czy wszystko jest dobrze w twierdzy. Myślę, że Kasper dalej ma. Mi złe za z obozowiska. Okej, okay, ale, ale jazda w ogóle? I że. O mój Boże, Jezus, Mariam się, że to golupujący stoi. A tutaj ktoś sobie konia postawił. O, ten balon mnie wystraszył. Tutaj gdzieś chyba był teleport, a jak nie, to się po prostu tetnę. Okej, okay, ja Wam powiem szczerze, że może mogłam podjąć inną decyzję, ale coś mi tak świta w głowie, w sensie, może mi się wydawać bardziej lub mniej sensownie, że mogło dojść do takiego momentu, że nieważne, którą opcję bym wybrała, wydarzyłoby się to samo. Czyli on po prostu by się wbił i tego Broderika zabrał, bo patrzcie, jak teraz zadania się jakby układają, że my znowu mamy kolejne pytania. My nie wiemy wszystkiego, i teraz wiemy po. Bo... Ja w ogóle jestem zadowolona, tak? Żeby nie było. Każdego tygodnia, w sensie cała ta historia, którą ja niby myślałam, że mam ułożoną w głowie, bo jak wiecie już materiały o Golapującym robiłam i to nie raz, to wydaje mi się, że tutaj to w ogóle jest hit, że to nagle się okazało, że jakiś druid go przeknął, Ale przecież wiemy z komiksów, że był taki moment, kiedy Wiedźma Wala pojawiła się w życiu Gunnera. Też ostatnio wyszedł komiks, jak on spotkał Morrigan po raz pierwszy i też takie historie Morrigan, więc to są jakby takie trochę dwie udręczone dusze, które są teraz ze sobą razem. I też mamy kolejne pytania: Czemu on jest tym przewoźnikiem? Co on zrobił z tym Brodrikiem? Trochę mam wrażenie, że ten Brodrik to się wzięcie, wziął trochę z dupy. To nie jest żadna postać, bo tak jak Magnus już go znamy i w ogóle, no to Brodrik to ja nie wiem, co tutaj w ogóle robił. Trochę jak zawsze musieli, wiecie, wyjechać z czymś nowym, no ale przez to mamy historię na co najmniej kolejnych następne dwa Halloween. Hej, jesteś z powrotem. Tak to cicho i spokojnie bez te całej lindy. Hihihi. Kalupujący wrócił w wyjątkowo dobrym nastroju. Cóż dobry, to może przesada. Wydawał się być zrezygnowany. Spokojny. Widoczne polowanie na tę zagubioną dużo się powiodło. Ech, biedaczysko. Gdyby teraz wszystko wróciło do normy, czuję, jak każdy portal w Tierdze próbuje się otworzyć. Są takie niecierpliwe i pełne mocy. Mam im trochę pomóc i otworzycie wszystkie? Może ty chcesz to zrobić? Otwórzmy wszystkie portale. Dobrze, gotowe. Twierdza wróciła do stanu normalności, a wszystkie portale znowu są otwarte. Tak czy siak, baw się dobrze, ja na pewno będę. Czy ty autentycznie otworzyłaś mi wszystkie portale i teraz nie muszę żadnego otwierać? Ty się ze mnie. Ej, no co wy gadacie? Czyli ludzie się męczą, zbierają te punkty tyle razy. A czy jak ja na koło niego podjadę, to czy coś się wydarzy, chcę sprawdzić. Tak się ludzie męczą, żeby w ogóle to. O, no nie, nie wierzę. Oni, serio, teraz odblokowali wszystkie te portale, że które ludzie płaka, płaka, musieli. No i co tam, mordo, jak się czujesz? No, mi chyba nic nie powiem. Ludzie faktycznie, wiecie, tracili swoje okruchy w sensie, i tak się ich się nie dało wydać na nic innego, ale trochę to śmieszne, nie ukrywam. Że nagle wszystko weszło do normy i odblokowali wszystkie portale, Co wy o tym sądzicie, bo mi trochę szkoda tych osób, które latały, żeby to wszystko odblokować. E, bo nawet. O mój Boże, się wystraszałam w rany bo Nie spodziewałam się tego. E, no i co? Seryjnie? Co ty gadasz? To jest po prostu odblokowane i dostaję zadanie za darmo, mimo że tego za Chiny, nie pozbierała. Wow. Ale powiem wam też, że to jest bardziej takie dla osób, które już trochę grają. Wydaje mi się, bo jak na przykład chciałam zająć się tymi questami u mojej. Max, to wyskakiwało mi, że wiecie, cała ta historia galopującego, która była poprzednia, jest normalnie do zrobienia. jej nie zrobiłam. Jeszcze kiedyś muszę ją zrobić w wolnej chwili, ale to jest strasznie dużo roboty, może na piątkowym live coś tam ją porobimy. Żeby po prostu, wiecie, moja Max nie była do tyłu, bo jak widać ta historia to się nie skończyła. Tylko leci dalej i umówmy się, że będzie lecieć dalej i kurczę, no powiem wam, yy, takie moje final thoughts trochę. English, o w ogóle tu jest jeszcze. Aha, archiwista jakiś, otwarcie portalu, no to nie, ale mnie ciekawi ten pan archiwista, bo to jeszcze gdzieś tutaj, to chyba z tymi... Nie widzę go tu na mapie zbytnio i teraz nie wiem kogo szukać, no bo otwarcie lochu, no to tam otwarcie lochu, to możemy sobie pojechać i otworzyć. Ale gdzie jest pan archiwista, bo jego ja nie widzę. To jest rzecz numer jeden. Rzecz numer dwa. Pisaliście mi, że z tą tykwą też takie śmieszne sytuacje wychodzą, no ja wam powiem, że jej nie odblokowałam jeszcze, jakby ktoś chciał wiedzieć, także jej jeszcze nie mam. Dobra. My nie chcemy tutaj tego robić. My chcemy znaleźć pana archiwistę i tą zagubioną duszę, bo coś tam było, że wiecie, że teraz te portale się zamykają i te dusze zapominają, jakby wracać na miejsce. To jest dość śmieszne. No ale jest coś takiego. Ogólnie chciałabym Wam powiedzieć, tak. Jestem troszeczkę. Może tak, najpierw, najpierw plusy, żeby nie jechać samymi minusami. Przede wszystkim cieszę się, że ta historia się dosłownie nie skończyła, bo ona się nie skończyła, mimo że było napisane, że się skończyła, tylko ona o wiele bardziej jest rozwinięta. Trochę mi się kłócą komiksy teraz całą historią, która się dzieje w grze, bo pojawił się jakiś Broderick, jakiś kolejny duch, że to tak naprawdę tego Magnusa to chyba nie galopujący gonił, tylko Broderick gonił Magnusa, z tego co zrozumiałam, ale po co? Pewnie też chciał. Wiecie, bo mi się wydaje, że ta scenka przedstawiała jakby to, że Brodrick sprawił... Yy, może to był ten moment przekleństwa, kiedy, wiecie, galopujący podleciał faktycznie do góry i wtedy został przeklęty i też pojawi się ten jego koń. W komiksach to tak trochę bardziej naturalnie wyszło, w sensie, że oni się po prostu poznali. No ale ja może coś, wiecie, przespałam. Nieważne. Nie zwracajmy na to uwagi. Nie mogę znaleźć tego archiwisty za Chinę. Nie wiem dlaczego. No ale poruszamy się, poruszamy się. Nie wiem, czemu ten Broderick wziął się nagle z dupy. To jest jakaś zła postać, która niby jest dobrą postacią, bo z jednej strony, wiecie, chciał być odpowiedzialny za, 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 jakby za to, że wiecie, że oni, jeden wykuł ten młot, drugi, że tak powiem, niszczył te kamienie. No i dobra, wszyscy są winni tak naprawdę w tej historii. Tutaj nie ma osoby dobrej, i znowu widzimy moment, kiedy druidzi są, że tak powiem, w teorii troszeczkę niefajni, bo gościu wymierzył sprawiedliwość na własną rękę. I jeszcze przeklnął Osobę, która może wcale na to nie zasługiwała. Każdy z nich jest tutaj zły, więc spójrzcie na to w ten sposób, że znowu widzimy przedstawienie um, jeźdźców, um, w ogóle jeźdźców, no druidów, jako osoby, które próbują same wymierzyć sprawiedliwość, które są dość, że tak powiem, nieodpowiedzialne w swoich działaniach, bo nikt mi nie powie, że to, co oni zrobili, było dobre, bo on nie powinien takich rzeczy robić. Widać było, że jeżeli to był galopujący, jeżeli dobrze interpretuję tę scenę, która tam się pojawiła. To, to, co się tam wydarzyło, to po prostu był atak na niego, i pewnie to samo chciał zrobić z Magnusem, ale mu się nie udało. Trochę z dupy na niego trafiła, że tak powiem, yy, Linda, bo ja myślałam, że to wiecie, ten amulet będzie powiązany z nim, a to się okazuje, że, że zwala i w ogóle z tymi wiedźmami, a tu się okazuje, że to był Brodericka. Ten Broderick to no, ja zawsze nie lubię po prostu, kiedy wiecie, SSO dodaje jakąś postać z dupy i nagle ona ma jakieś tam znaczenie w historii. Yy. Wydaje mi się, że nieważne, jaką opcję bym wybrała, to po prostu galopujący by go dojechał, bo przecież SSO nie mogłoby dać odpowiedzi na wszystkie pytania już teraz. Tak naprawdę dostałam odpowiedzi tylko na dwa pytania. Jeżeli wy dostaliście odpowiedzi na dwa pozostałe, to możecie mi napisać, jakie dialogi były, chętnie się dowiem. Eee, plusem na pewno jest to, że ta historia się nie skończyła. Pewnie już to mówiłam, ale mega się cieszę, bo historia galopującego to jedna z bardziej interesujących rzeczy. Na pewno powstaną na ten temat kroniki, kiedy się więcej rzeczy dowiem, kiedy wy mi powiecie, jakie były reszty tych dialogów. Kiedy będę w stanie po prostu sprawdzić, co i jak. Bo jak bardzo dobrze wiemy, jak to się stało, jaka była, wiecie, historia jego powiązana z Jonem Jarlem, bo przecież odkrywaliśmy ją w zeszłym roku, robiąc te wszystkie zadania, no to teraz wiemy. Nie, że w sumie nikt nie wie, dlaczego on się zajmuje tą twierdzą, dlaczego on się zajmuje tymi duszami. Wszyscy myśleli, że robi to sobie dla zabawy. No cały czas działał dla zemsty, a jak widać, ta zemsta go nie, nie pocieszyła, bo tak Kesper powiedziała, wygląda na zrezygnowanego. No mam nadzieję, że w przyszłym roku, słuchajcie, Halloween będzie jeszcze bardziej kozackie, bo troszeczkę mnie zażonowało to z tymi portalami. Nagle wszystkie są odblokowane, to po cholerę ludzie zbierają te okruchy, no to ja nie wiem tak naprawdę. No nie wiem. Ja wam słuchajcie dziękuję za oglądanie. Piszcie co sądzicie. Nie mogę się doczekać waszych opinii. Widzimy się w następnym i wesołego Halloween, który już co prawda minęło, ale to nic. Pa pa!